Duna to arcydzieło. Powiedziałem to 3 lata temu, po premierze pierwszej części i mówię to dzisiaj, po obejrzeniu części drugiej, z jeszcze większym przekonaniem. I na tym mógłbym zakończyć moją recenzję. Ale tego nie zrobię. Będę mówił dalej, bez spoilerów. Bo kocham opowiadać o tym, co kocham. A Dune kocham miłością szczerą i najczystszą. Czystą jak esencja przyprawowa. Czystą jak woda życia, która sprawiła, że widzę wszystko i więcej. Bo 22 października 2021 wyszedłem z kina odmienionym człowiekiem. Ja nie czytałem wcześniej książek autorstwa Franka Herberta. Okej, miałem podejście do pierwszej Duny. Jak miałem 13 lat, znalazłem tę książkę na półce mojego wujka i podjąłem próbę, która nie zakończyła się sukcesem. Nic nie zrozumiałem, to też szedłem do kina jako tabula rasa, a wyszedłem z niego jako kwizec Haderach. Od pierwszych sekund od ciemnego ekranu, jeszcze zanim wejdzie logo Warner Bros. Ten głęboki, trzewiowy głos, mówiący w dziwnym, nieznanym języku, że sny to wiadomości z głębi. Ja już wtedy drżałem, a jeszcze nawet nie zaczął się film. Tempo i chłód tej historii był dla mnie absolutnie doskonały. Delektowanie się światem przedstawionym, odkrywanie jego kolejnych warstw, nie rzucanie niczego w twarz widzowi, pozostawianie go z niedopowiedzeniami, nieprawdopodobna plastyczność świata, każdego rekwizytu, każdego kostiumu, dźwięku uruchamianych dryfów barona. My desert. My Arrakis. My Dune. Włączanej tarczy, używania głosu przez matkę wielebną, wygląd harwesterów i filtraków, kombinezony sardaukarów i ich język, włączanie silnika ornitoptera i cholerne dudy celebrujące przybycie Atrydów na Arrakis. Nie, jeszcze nie skończyłem. Próba Gom Jabbar. Pierwsze pojawienie się czerwia. Wizje pola. Każda scena z baronem Harkonnenem. Heroiczna śmierć Duncana Idaho. Iliad Kynes. Hasło Desert Power. Muzyka Hansa Zimmera, która ewidentnie powstawała w innej rzeczywistości, podobnie jak w Grawitacji Alfonso Cuarona, faktycznie stanowiła część efektów dźwiękowych, a sama oprawa audiowizualna to coś, na co nie zasłużył człowiek, chyba że wziął wystarczająco przyprawy, żeby zrozumieć ją w pełni. Te zdjęcia pustyni, zmierzchu i świtu, stłumiony i łagodny głos Pola Atrydy i całkowite zagubienie w jego oczach, pomimo próby utrzymania arystokratycznego fasonu i pewności siebie, Rebecca Ferguson odmawiająca mantrę przeciw strachowi, zwierzęcość Dave'a Batisty, majestatyczność Oscara Isaaca jako mężnego Duke'a Leto Atrydy, magnetyczność Javiera Bardema jako Stilgara, efemeryczność Zendai jako Chani. Wspominałem już może o baronie Władimirze Harkonnenie i Stellanie Skarsgardzie, jednym z najlepszych i najlepiej dozowanych złoli w kinie od czasu apokalipsy. Zresztą przyjrzyjcie się, jakie są podobieństwa między nim a pułkownikiem Kurcem granym przez Marlona Brando, szczególnie kiedy przesuwają dłonią po swojej łysej głowie. Ten film był dla mnie doskonałością od początku do końca, wbrew temu, co wiele osób mówiło. Spoko, ja to przyjmuję, że wiele osób nudziło tempo tego filmu, ale dla mnie to stopniowe zanurzanie się w tym świecie przedstawionym. Dosłownie zabrało mnie do innego świata, w którym pozostałem już na zawsze. I od tamtej pory przeczytałem 3 książki. Niełatwo się je czyta, przyznaję. Im dalej, tym trudniej. Obejrzałem masę interpretacji, obejrzałem masę filmów o lore, o uniwersum. Wchodziłem w dziesiątki konwersacji na temat losu antybohatera Pola Atrydy i całego świata przedstawionego. Duna stała się częścią mojego DNA i integralnym elementem tego kanału. I to wszystko za sprawą filmu Denis Villeneuve'a z 2021 roku. A to była zaledwie połowa tej historii. Na drugą połowę czekałem przez 3 lata i był to najbardziej oczekiwany przeze mnie film ostatnich 3 lat. Ale na seans szedłem już jako inny człowiek, bo szedłem jako fan. Znałem już treść książki i miałem pewne oczekiwania,
a w związku z tym wiedziałem, że będę oceniał ten film surowiej. Nagrywam tę recenzję 3 godziny po seansie, bo chcę, żeby mówiły za mnie moje emocje, żeby mówiły moje żywe i szczere impresje, a nie elegancka, chłodna, wykalkulowana struktura, która bardziej przypominałaby właśnie książki Franka Herberta, a nie audiowizualną narrację Denis Villeneuve'a. Film zaczyna się od stopniowej asymilacji tych Atrydów, którzy pozostali przy życiu Paula i jego matki Jessica z Fremenami. Z pomocą Stilgara i Chani poznają lepiej obyczaje i sposób bycia plemiennej społeczności, ale nie ma miejsca oczywiście na sielankę, bo Arrakis po inwazji Harkonnenów i po przewrocie władzy ma na sobie olbrzymie, tłuste łapska Władimira Harkonnena i te zaciskają się coraz bardziej na szyi planety i na szyi Fremenów. Dlatego wojna partyzancka staje się codziennością bohaterów. Nasilają się ataki i nasila się opór przeciw nowym administratorom, ale nasilają się także wizje Paula, które wpisują się w zaszczepione przez zakon Bene Gesserit przepowiednie Fremenów. Lady Jessica widzi w tym szansę na zbudowanie potęgi Paula, ale on sam boi się konsekwencji takiej władzy. I w tle tej intrygi pojawia się sam imperator Shaddam IV, jego córka, księżna Irulana. Druga część Dune robi coś naprawdę niezwykłego. Po pierwsze, daje nam dokładnie to, co część pierwsza, tylko lepiej. A po drugie, daje nam coś innego, ale robi to z takim samym powodzeniem. Widzicie, największa obawa, jaką miałem, kiedy szedłem na ten film, to to, że będzie on inny od części pierwszej. To znaczy, że będzie to inny film, a nie, że będzie to po prostu druga połowa, która zakończy tę historię z pierwszego tomu Dune'y. I bałem się, że faworyzowany będzie spektakl ponad klimat, ponad te immersje, ponad to warstwowe odkrywanie przede mną świata. I że od razu zostaniemy wrzuceni w epickie bitwy, w gargantuiczne czerwie, w ekscytujące pojedynki. Nic podobnego. Część druga nie zapomniała, co czyni Dune Duną. I wciąż akcent, główny akcent jest na wątki polityczne, na ukazanie w najmniejszych detalach aspektów antropologicznych i ekologicznych. Pierwsza rzecz, która wbiła mnie w fotel, to jest pieczołowitość, jaką przedstawiono lud Fremenów i ich kulturę. W pierwszej części widzieliśmy tego trochę za sprawą Stilgara i Liet Kynes, a w drugiej to jest jeden z najjaśniejszych punktów tej opowieści. Widzimy ludzi, którzy są tak znajomi, którzy wydaje się, widzieliśmy ich tyle razy w kulturze, może nawet w życiu, patrząc przede wszystkim na kulturę muzułmańską, ale jednocześnie są tak egzotyczni i inni. Ich język, gesty, obyczaje, sprzęt, dźwięki, jakie z siebie wydają, architektura siczy, w której mieszkają, prawdziwy egalitaryzm, a jednocześnie rozdźwięk w społeczeństwie, o którym za moment powiem więcej. To wszystko jest tak wiarygodne i tak dopracowane, że podziwiam, jak Denis Villeneuve i jego ekipa specjalistów pogłębia ten poziom immersji znany z części pierwszej, nawet nie musząc opierać się wyłącznie na plastyczności tego świata, czyli kostiumach, rekwizytach i scenografii, ale te jak najbardziej są i są jeszcze lepsze. Patrice Vermette, scenograf i production designer wraz ze swoją ekipą kostiumografów przebił jak najwyżej zawieszoną poprzednią poprzeczkę. Zobaczycie to w kombinezonach harkonneńskich żołnierzy i wiatrakach zmontowanych z tyłu ich hełmów, w szatach księżnej Irulany i malunkach na twarzy Lady Jessica, w dudnikach i hakach stworzyciela, które służą do ujeżdżania czerwi, gąsienicach żniwiarzy, imperatorskim namiocie i największej w historii fikcji gladiatorskiej arenie na Giddy Prime. I dołóżcie do tego specyficzne zabiegi i zabawy formą audiowizualną. Na przykład Giddy Prime, gdzie słońce jest czarne, a więc wszystko, co widzimy na powierzchni planety, jest monochromatyczne. I obserwujemy w tym monochromie, granego przez Austina Butlera Fade Raute, o alabastrowej cerze i barwionych na czarno zębach, a za nim wybuchające na białym tle czarne fajerwerki. Powiem tak, zobaczycie w tym filmie zdjęcia i kadry, których nigdy nie widzieliście w żadnym medium. I to jest zasługa Denis Villeneuve'a
jego operatora zdjęć, Greg'a Fraziera. Takie kadry rodzą się w głowach wielkich artystów, ale tylko najwięksi z nich są w stanie je urzeczywistnić. I jak oglądałem ten film, to zrozumiałem, co Denis Villeneuve miał na myśli, kiedy ostatnio w wywiadzie powiedział, że jego marzeniem jest stworzyć film bez dialogów. Film, który będzie w całości opowieścią audiowizualną, bez użycia słowa. Wystarczy obraz i dźwięk. I wiecie co? Ja mu wierzę. On jest w stanie to zrobić, a druga część Dune'y jest ewidentnie wykonaniem kroku w tę stronę. Muzyka Hansa Zimmera po raz kolejny tak organicznie zlewa się w ogóle z oprawą audio, że ma się wrażenie, jak gdyby coś żywego nas oplatało w trakcie seansu. Zresztą niezwykłe jest to, że w kilku momentach trwania tego filmu ja miałem wrażenie, że efekty audio są muzyką, albo to muzyka jest efektami audio. Zwróćcie uwagę na scenę włączenia silnika jednego żniwiarza i wsłuchajcie się. Dźwięki, które będzie wydawała z siebie maszyna, rytmika, brzmienie, sprawiają wrażenie, że leci muzyka, że to jest kompozycja muzyczna. Ale kiedy wyłącza silnik, muzyki już nie ma, więc nie mamy pewności, czy to była muzyka, czy to były efekty dźwiękowe. Wracają wizje Paula Atreides, które są bardziej złowieszcze i przerażające niż poprzednio, a fragmenty psychodeliczne mają ewidentnie podkręconą zawartość melanżu. No też wreszcie widzimy szamanizm, nie mówiąc już o prawdziwym fanatyzmie. To też dostałem wszystko to, za co pokochałem część pierwszą. Immersję, zanurzenie się w świecie, jego krajobrazach, kulturach, polityce i technologii. Ale ku mojemu zaskoczeniu część druga ma równie spokojne tempo jak część pierwsza. To znaczy, mimo że spodziewałem się, że zostaniemy wrzuceni w akcję jak w rozpędzone pendolino, z którego wymontowano hamulce, ta historia, tak jak w pierwszej części, oddycha. Ja miałem nadzieję, jak recenzowałem pierwszą część, że taką niespełnioną nadzieję, że Duna mogła być miniserialem. Teraz po obejrzeniu tych 5 godzin mogę powiedzieć, gdyby podzielić to na miniserial z 5 odcinkami po godzinie, to naprawdę byłby miniserial. Ale powiedziałem, że Duna część druga robi też coś innego na tle pierwszej części. Po pierwsze, miłość. Maybe I'll show you the way. To nie jest tylko historia o zemście. To jest historia miłosna. I mamy dużo perspektywy Chani, znacznie więcej niż w książce i też jest niejednoznaczność jej postawy. Brak tak ślepego oddania Polowi jak w książkach i również silniejsze podkreślenie tego, że ona jest wojowniczką, że ona wywalczyła swoją pozycję w plemieniu. To sprawia, że ta relacja między Polem a Chani ma jakieś napięcie, a to uczucie jest szczere i piękne. Daje jakąś nadzieję i niewinność w świecie, w którym dotąd widzieliśmy tylko plany w planach, intrygi oraz manipulacje. Po drugie, dostajemy niejednoznaczność. Stawki są wyższe niż poprzednio. Paul staje przed dylematem, który jest godny klasycznej tragedii antycznej. A pomaga mu w tym Lady Jessica, która okazuje się wiedźmą. Jest cyniczna, jest przebiegła, jest manipulatorką i jej zachowania rzucają inne światło na tych pozostałych przy życiu Atreidów, z którymi do tej pory sympatyzowaliśmy. I także Fremeni są wewnętrznie podzieleni. To jest coś, czego nie było w pierwszej książce. To później, dopiero w Mesjaszu Duny i w Dzieciach Duny było widać pewne rozdźwięki między stylem życia Fremenów, konserwatystami i postępowcami. Tutaj dostajemy, i to jest fantastyczne uzupełnienie książki, religijnych, a wręcz fanatycznych Fremenów i tych, którzy widzą knowania Bene Gesserit, którzy widzą, że pewne idee zostały zaszczepione. I to jest samospełniająca się przepowiednia. I ścieranie się tych dwóch frakcji na naszych oczach, ale również jednostek, konkretnych bohaterów, jest jednym z najmocniejszych elementów tego filmu. Bo to stopniowe zacieranie się granicy między rozsądkiem a wiarą właśnie podkreśla tę niejednoznaczność, o której mówię. I zostawia nas z bardzo ciekawymi emocjami. I po trzecie, oczywiście, spektakl. Ujarzmianie czerwia i jazda przez wydmy, atak czerwi na armię Sardaukarów, fenomenalnie zainscenizowane ataki podjazdowe fremeńskich partyzantów, czy finałowy pojedynek. May thy knife chip
I czy to będą masywne eksplozje, czy to będzie kameralna potyczka między Fedajkinami a Harkonnenami w całkowitej ciszy, za każdym razem jest to zrobione pomysłowo, z sercem i z rozmachem. Ten film trzeba zobaczyć w kinie i najlepiej w formacie IMAX. Bo nawet zbliżenia na zaskakująco niepiękne często twarze bohaterów i bohaterek, nawet na brud pod ich paznokciami, mają sobie coś majestatycznego i coś mówią nam, jeżeli nie o nich, to o samym świecie. No i pora powiedzieć coś o bohaterach i obsadzie, która to obsada jest być może obsadą złożoną z najlepszych aktorów młodego pokolenia, których udało się zebrać w jednym filmie. Timothée Chalamet jako Paul Atreides zachwyca. A to dlatego, że wreszcie pokazuje swoją ciemniejszą stronę. Wreszcie jego głos przestaje być spokojny. My widzimy go jako lidera. Po tych 5 godzinach spędzenia czasu z Paulem Atreidą w wykonaniu Timothy'ego, ja naprawdę widzę, że z chłopca stał się mężczyzną. Z mężczyzny stał się liderem. A z lidera stanie się... Czas pokaże i mam nadzieję, że się dowiemy. Ale na ten moment mogę powiedzieć, Timothée Chalamet urodził się do tego, żeby zagrać Paula Atreides znacznie bardziej niż Willego Wonka. Zendaya także zachwyca. Jest zaskakująco zadziorna i wojownicza, a jednocześnie empatyczna i racjonalna. Jest kilka znakomitych scen z jej udziałem i niemal bez wyjątku są to te, w których stoi w opozycji do kogoś. Cieszy mnie, jak bardzo ten film upodmiotowił postać Sihai, to jest drugie imię Chani, ale nie rozumiem, dlaczego w żadnym momencie nie ma zaadresowania faktu, że Chani to jest Chani Kynes, to jest córka Liet Kynes. Rola Florence Pugh jako księżnej Irulany jest dość ograniczona, chociaż dobra, za to Fade Routa w wykonaniu Austina Butlera jak najbardziej dowozi. To nie jest łysy Elvis. Austin jest rzeczywiście fantastyczny, zwierzęcy, pociągający, okrutny i ambitny. Fizyczna transformacja i głos Butlera robią robotę, ale najciekawsze są te detale. Zmiany w jego mimice. To jak on próbuje się uśmiechnąć, ale powstrzymuje uśmiech, kiedy dzieje się coś sadystycznego, ale też dzieje się coś bolesnego dla niego. Kiedy wie, że za moment może rozstać się z życiem, albo kiedy rzeczy zmieniają się w chaos. Jest w nim coś silnie jokerowego. Oczywiście Stellan Skarsgård jako Baron Vladimir Harkonnen, tym razem bardziej fizyczny i brutalny. Zresztą będziecie zaskoczeni, ile jest brutalności w tym filmie. Krwi nie ma wiele, ale czasem krzyki i rezultat tej przemocy pobudzają wyobraźnię, jak w czasach starego dobrego Milczenia Owiec. Byłem zaskoczony, ile przeszło w tym filmie. Na sam koniec zostawiłem jedną postać i jedno wykonanie aktorskie, które nie jest zachwalane w recenzjach. Jestem chyba jedynym recenzentem, który skupi się na tej postaci i postawi tego aktora ponad wszystkich pozostałych w obsadzie. To jest Javier Bardem, jego wykonanie Stilgara. My widzimy, jak ze sceptyka i pragmatyka zmienia się w najgorliwszego wyznawcę Paula. I Bardem sprzedaje te przemiany każdą komórką swojego ciała. Jego fremeński język, jego frazowanie, gestykulacja, pozorna ospałość, jego dyszenie i lekkie zmęczenie życiem wymieszane z fanatyzmem. Tę postać Bardem naprawdę dobrze sobie wymyślił i naprawdę kapitalnie opanował. I odnosi się wrażenie, że być może obok Josha Brolina grającego Garneya Haleka, który znacznie bardziej jest w tle, w porównaniu ze Stilgarem w tej historii. On naprawdę kocha tę książkę. Przeczytał ją za młodu, podobnie jak Brolin, bo mówił o tym. I był jednym z tych ludzi, którzy marzyli pewnie dużą część swojego życia, żeby wystąpić w adaptacji Duny. Pewnie marzył, żeby być Paulem Atreidą, bo kto nie? Ale kiedy już dostał tę szansę, to naprawdę wykorzystał ją w pełni. Javier Bardem jest królem tego filmu. Naprawdę, jeżeli jeszcze raz obejrzycie ten film, a już go obejrzeliście, zwróćcie uwagę na jego rolę. Ten film jest adaptacją nie tylko potrzebną, ale jest adaptacją właściwą. Jest w wielu aspektach lepszą niż książkowy oryginał. Tak, wiem, narażę się wielu osobom, ale zamierzam to za moment wytłumaczyć.
Villeneuve dokonał kilku zmian znaczących względem oryginału. Powycinał pewne wątki kompletnie. Uważam, że zasadnie w niektórych przypadkach, w innych trochę mniej. Brak tu Fira Hałata pokazuje, że on naprawdę nie lubi mentatów. Ale dokonał też dwóch dużych zmian, które pokazują, że możemy się spodziewać czegoś niespodziewanego w części trzeciej, która zapewne powstanie. I to wymaga znacznie więcej dyskusji, a o tym będę mówił w swoim omówieniu spoilerowym Dune'y, które nastąpi jeszcze dzisiaj. Jeszcze do tego wrócę za moment. Ale wytłumaczę się z tego, dlaczego uważam, że część pierwsza i druga Dune'y jako całość jest lepsza niż książka Herberta. Otóż Herbert wcale nie był takim dobrym pisarzem. Był świetnym światotwórcą, był intelektualistą, filozofem, potrafił skonstruować fascynującą historię, łamiącą schematy, toposy, archetypy i stereotypy, ale nie miał lekkiego pióra. Jego bohaterowie są przegadani, nie wiedzą kiedy się zamknąć, jak Władimir Harkonnen. Stellan Skarsgård słusznie powiedział, że on chce jak najmniej Władimira Harkonnena na ekranie. Bo wykorzystanie tych kilku minut, które ma, efektywnie sprawia, że my myślimy o nim i czujemy jego obecność nawet kiedy go nie widzimy. I to działa. W książce on objaśnia wszystkie swoje plany wprost i nie może się zamknąć, bo Herbert potrzebuje zbyt wielu słów, żeby powiedzieć tak niewiele. Dalej, Herbert nie potrafił napisać naprawdę ludzkich postaci. Odbierał im człowieczeństwo, sprawiał, że może to nie były androidy, ale to były symbole. I mając aktorów, mając spojrzenie Timothée'ego Chalamet, albo Rebeki Ferguson i tego momentu, kiedy dochodzi między nimi do spięcia, widać ludzkie emocje. Te postaci zostały uczłowieczone i ich rozterki naprawdę stały się ludzkie, a nie były wyłącznie pochodną intryg politycznych i knowań. Ponadto książka, jak już powiedziałem, wprowadza wątki, które jak okazuje się można było wygotować z tej historii. I historia nic na tym nie straciła. O tym jakie to wątki i ile rzeczywiście wycięto będę mówił właśnie w tym swoim spoilerowym omówieniu, ale historia nic ze swojej wymowy nie straciła, a więcej. Denis Villeneuve'owi udało się zrobić coś bardzo ważnego, jeżeli chodzi o zakończenie w szczególności. Zostawić nas ze słodko-gorzkim uczuciem. I niech moją finalną oceną tego filmu będzie fakt, że chociaż znałem zakończenie, to ostatnie 5 minut sprawiło, że moje serce zostało rozerwane, a ja siedziałem ze łzami w oczach, bo nie tego się spodziewałem. Dune część druga sprawia, że część pierwsza powinna zostać przez was oceniona lepiej, jeżeli ocenialiście ją krytycznie, bo naprawdę sprawia, że teraz patrzy się na całość tej historii inaczej, ale też doświadcza się części pierwszej inaczej, kiedy ogląda się ją razem z drugą. Dune część druga w moim odczuciu sprawia, że dostajemy łącznie adaptację, która w wielu punktach przewyższa książkowy pierwowzór. I wreszcie Dune część druga w połączeniu z pierwszą daje nam nowy benchmark epickiego kina science fiction. Prawdziwej epopei, prawdziwej historii obudowanej wokół bohatera, pokazującej jego przemianę, przemianę protagonisty. Historię, która nie jest jeszcze skończona, tak wielką jak Gwiezdne Wojny. Być może najciekawszą od czasu Gwiezdnych Wojen, jeżeli chodzi o fantastykę naukową, z dużym naciskiem jednak na fantastykę. Dzisiaj o godzinie 20 będę mówił jeszcze więcej o tym filmie, ale tym razem już spoilerowo, na żywo. Zapraszam was bardzo serdecznie, dołączcie do mnie i dyskutujmy razem. Będzie jeszcze we wtorek dyskusja z moimi gośćmi i szykuję wielki esej zatytułowany Czego uczy nas Duna, czyli filozofia Duny. O tym, że można połączyć sprzeczności i związki między... nie chcę mówić nic więcej. Zostawiam to. Jeżeli chcecie wesprzeć bez schematu, zapraszam was do tego, żeby kliknąć link do Patronite'a, który gdzieś tutaj się pojawił, bo w tym miesiącu będzie cudowny plakat inspirowany Duną i możecie go zgarnąć jako patroni.